Widzimy tutaj przykład ścianki kolankowej dozbrojonej zarówno słupkami, jak i wieńcem. Oczywiście w projekcie bywa różnie. Nieraz wystarczy sam wieniec, nieraz są same słupki, albo taka hybryda jak tutaj, połączenie zarówno słupków, jak i wieńca. Oczywiście rozstaw słupków jest określony w projekcie i tutaj musimy się do tego stosować. Bardzo ważna rzecz, aby wieniec, jeżeli jest wykonany, przechodził również ścianę szczytową, czy był naokoło wykonany na ściankach kolankowych. Wysokości wieńca, szerokości słupków to też jest określone w projekcie i też należy to odpowiednio do tego się stosować i tak wykonać, jak jest w projekcie napisane. Materiał wapienno-piaskowy jest bardzo ciężki do obróbki, twardy, więc podczas wykonania dużo elementów do docinania, tak jak w przypadku wykonania takich słupków, no nie przysparza łatwego wykonania takiej ściany wykonawcy. Dlatego nieraz możemy sobie pozwolić na to, aby wykonać troszeczkę nierówne połączenie słupów ze ścianą, takie strzeby. Tylko oczywiście zawsze musimy to ustalić z kierownikiem budowy, czy nam zezwoli na takie nierówne połączenie słupków ze ścianą. Konstrukcyjnie nawet jest to mocniejsze, więc w tym przypadku myślę, że kierownik budowy jak najbardziej powinien zezwolić na takie wykonanie, co jednocześnie ułatwi wykonanie wykonawcy, ponieważ tych docinania elementów będzie dużo mniej. Można wykonać to na kilka etapów. Wiadomo, w przypadku ściany kolankowej najłatwiej jest to postawić najpierw bloczki, posklejać je czy wymurować, następnie zaszalować z jednej czy z drugiej strony, oczywiście wcześniej wykonując zbrojenie, które ma być powiązane z wieńcem w stropu wokół budynku i odpowiednio to zazbroić, powiązać, zaszalować i następnie zalewamy. W tym przypadku, jak widzimy, zostało to zalane w jednym etapie, zarówno słupki, jak i wieniec. Przy tej wysokości nie stwarza to problemu, więc można jak najbardziej tak to wykonać. Tu jeszcze widzimy również element izolacji przeciwwilgociowej, takiej jak papa położonej pod murłatę, który zapobiega podciąganiu ewentualnej wilgoci przez element drewniany, w tym przypadku murłatę. Zawsze też pamiętajmy o prawidłowym, dobrym dociepleniu tego elementu między dachem a ścianką, ponieważ jest to bardzo zimny element podciągający te niższe temperatury również i żeby nie powstawały nam moski termiczne na ściance kolankowej, na tych wieńcach czy słupkach.